jest program Poznań kontra Warszawa. Pewnie wypadałoby na początek znowu trochę pomilczeć. Natomiast tematów tyle, że nie ma już tutaj co zachowywać ciszy, tylko pora zabierać się za kolejne tematy. Paweł Gołaszewski, tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry. Także Dawid Dobrasz. Dawid powiedział, że dopóki Lech nie strzeli gola, to się u nas nie zjawi, więc nie, żartujemy oczywiście. Dawid zawsze staje do dyskusji, zaraz go zobaczymy, bo Dawid dzisiaj nadaje z bardzo daleka, ale proszę, jakie piękne okoliczności przyrody. Dzień dobry, panie Dawidzie. Zdecydowanie lepszy ten obraz za tobą niż obraz Lecha w tabeli, muszę powiedzieć. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Nie ukrywam, że w tych warunkach lepiej przyjmuje się to, co ostatnio wyprawia popularny kolejorz, także, ale zapraszam na program. Mam nadzieję, że jak zwykle będzie wesoło i merytorycznie. Ale i chyba jakaś nie spadnę z kamienia. Jakaś nowa koszula. Nie, koszula jest iście wakacyjna, bo jest tylko, że nie spadnę z kamienia. Natomiast łapka w górę dla Dawida, który nadaje ci je w takich przyjemnych okolicznościach. Mimo, że na urlopie to Poznań kontra Warszawa to jest absolutnie obowiązek. Więc może cię od razu, Dawid, wywołam w takim razie, skoro już ciebie tutaj mamy. Zaczniemy sobie dzisiaj od Lecha Poznań, bo tydzień temu dużo rozmawialiśmy na początek o Legii Warszawa, natomiast dzisiaj Lech Poznań. I tak ta sobota Lech kończył rywalizację w Ekstraklasie tym meczem o godzinie 20. Myślę, że wielu kibiców Lecha się ucieszyło, że wcześniej Raków Częstochowa zremisował z Puszczą Niepołomice. Już się wydawało, że będzie okazja podgonić. Przegrał przecież Śląsk w piątek. Natomiast kolejny taki z perspektywy Lecha Poznań chyba smutny mecz, bo 0-0 i to takie 0-0, po którym jakoś wielce niedosytu, że się strzelić gola czuć chyba nie można. Mówię tutaj konkretnie o sytuacjach, nie o tym, że kibice są rozczarowani, tylko że po prostu tych sytuacji za wiele nie było. Jeszcze ten moment, kiedy Bartosz Salamon włącza się sam do ataku i chce pomóc w ofensywie, to chyba też wiele mówi. To taki kolejny smutny mecz, bo to, co powiedział Radosław Murawski, który rozegrał setne spotkanie w barwach kolejorza, że dla niego ten remis jest jak porażka i to nie tylko dlatego, co się dzieje w lidze, ale przede wszystkim jak ten mecz wyglądał i że pogłębiła się ta seria bez strzelonego gola, bo jednak co by nie mówić, to Lech zawsze słynął z takiej mocnej ofensywy i mógł się tym hełbić. Oczywiście Lech ma dalej problemy kadrowe, dalej nie ma Iszaka, nie wiadomo kiedy wróci Sousa, Lagerstal cały czas trenuje indywidualnie, może nie byliby to zbawcy Lecha, chociaż mam wrażenie, że no też Mariusz Rumak nie lubi zmieniać ewidentnie, bo znowu tylko dwie zmiany i właściwie może tylko ta zmiana Pereiry być dobra, bo ostatnio Ochotniczo już się wypowiedziałem na jednym z popularnych portali społecznościowych, więc może nie będę tutaj... To się tutaj, dostało też na inne portale społecznościowe z tego, co widziałem. No właśnie zauważyłem, ale to już tak wracając do setna sprawy, no przede wszystkim najbardziej martwiące jest to, że Lech Poznań ma ogromny problem z kreowaniem sytuacji, bo jeśli jest dyskusja o tym, że Lech Poznań jest nieskuteczny, to ja bym zapytał, w którym miejscu on jest nieskuteczny, bo na początek trzeba sobie stwarzać sytuację i często było tak, że Lech faktycznie był nieskuteczny, a jeśli ja słyszę po konferencji, po meczu na konferencji Jana Urbana, który mówi, że oni to w sumie za bardzo podeszli z bojaźnią do Lecha Poznań, trzeba było odważniej, to znaczy, że Lech jest takim papierowym tygrysem, którego jeszcze się niektórzy boją, ale za chwilę mogą przestać się go bać, bo po tym, co się dzieje, no to jest naprawdę, już można się zastanowić, pewnie przejdziemy sobie do tego, co się działo przed meczem, mam na myśli konferencję prasową i po samym meczu, bo jeśli chodzi o samą Legię Warszawa, no to chociażby tam była taka reakcja jak pierwszych 10 minut i wydaje się, że każdy kibic, czy sympatyk, czy osoba trzymająca kciuki za Lecha Poznań liczyła na to, że jednak Lech po tym blamażu, który wydarzył się w Częstochowie, po prostu ruszy, po prostu będzie chciał odcisnąć piętno na tym meczu, a ja jak sobie oglądałem to spotkanie, widziałem na przykład Kozukiego czy Naliego, no to ci piłkarze biegają zdecydowanie szybciej niż skrzydłowi Lecha Poznań i sobie tak sprawdziłem, że taki Ali Golizadek ma 500 minut w Ekstraklasie i ma tyle samo bramek i asyst, co ja na razie, a wydaje mi się, że obecnie trenuje, a ja nie trenuję, więc no to jest taka drobna różnica i powiem tak, sytuacja w tabeli jest na tyle dobra, że jeszcze coś z tego może być, ale nie ma co na to patrzeć, bo od Lecha Poznań należy wymagać. Robimy program o dwóch największych, najpopularniejszych klubach w Polsce, które ostatnio właściwie się kompromitują, bo tak trzeba to ująć i właściwie dużo się może zmienić przez tydzień, nie wiem, w piłce, w życiu prywatnym, a tutaj nie zmienia się nic i dlatego Mariusz Rumak też już w pewien sposób traci nerwy, ale przede wszystkim to, w jakiej formie są ofensywni piłkarze Lecha, no to ja czegoś takiego sobie nie przypominam, odkąd ta kadra została tworzona przez Tomasza Rząsę, która zdobywała Mistrzostwo Polski, która potem gra w fazie europejskich pucharów, no bo jeśli mówimy o pierwszej połowie, no to Ali Golizadek oddał jeden celny, niecelny strzał pół metra nad bramką i to było wszystko. W drugiej połowie też
może była jakaś sytuacja Szymczaka w końcówce, ale no to naprawdę, to było o pomstę do nieba. Okej, Górnik to jest mocny zespół, to jest zespół, który wygrał 6 meczów z rzędu u siebie, no ale jednak to jest Lech Poznań, który ma przyjechać i jednak jest w takiej sytuacji, walcząc o Mistrzostwo Polski, że powinien przynajmniej chcieć wygrać. A ja napisałem też takiego tweeta po meczu, że mam wrażenie, że Mariusz Rumak stracił ten cały entuzjazm, bo po prostu Lech się boi. Po tym, co się wydarzyło w tej 119 minucie w Pucharze Polski, Lech po prostu się boi, że jak straci gola, to jest po zawodach. I tak uważam, dzisiaj interpretuję tę drużynę jako papierowego tygrysa, który boi się, że jak straci bramkę, to już do tego meczu nie wróci. I może słusznie. Dawid, zanim kolejne tematy, to tutaj mamy bardzo ważne pytanie w ankiecie na naszym czasie. Gdzie jest bardziej gorąco? Czy u Dawida Dobrasza na wakacjach, czy u Mariusza Rumaka na konferencjach? Na co ty głosujesz? Ja bym chyba zagłosował, że jednak tutaj jest dzisiaj bardziej gorąco, bo jest chyba 32 stopnie. Wydaje mi się, ale że... Ale odpoczniesz potem na tym Mariusza... jachcie, co tam za tobą jest. A coś w tym może być akurat, ale kwestia przede wszystkim tego typu, odniosę się pewnie, jeszcze do tego wrócimy, bo mnie zastanawia jedna rzecz, bo skoro Mariusz Rumak mówił, że jest dzisiaj bardziej doświadczonym trenerem, no to dlaczego gotuje się jak świeżak, tak kolokwialnie mówiąc, bo jeśli widzimy tę młodą falę trenerów, czy Dawida Szulczka, czy trenera Siemieńca, czy trenera Szwargę, to oni jednak naprawdę w kryzysowych sytuacjach wytrzymują ciśnienie i jeśli Mariusz Rumak gdzieś w pewnych momentach to ciśnienie traci, bo on potem po tej konferencji przeprosił, że to on nie lubi takiej wymiany zdań i już sobie pewnie zdał sprawę, że jest niepotrzebny, to ja mam wrażenie, że to się przenosi na zespół. Jeśli zespół widzi, że trener jest niepewny, że jest przestraszony, no to zespół tak samo reaguje i od Mariusz Rumak dużo wygrał tymi dwoma pierwszymi meczami, mogło to się napędzić, ale ta bramka w 119 minucie sprawiła, że po prostu mam wrażenie, że trener Rumak się boi, to też widać po zmianach i kompletnie niepotrzebne są takie polemiki. Wydaje mi się, że nie jest gorąco u trenera Rumaka, bo ja też rozmawiałem jeszcze w piątek telefonicznie z trenerem po tym, jak gdzieś taką chyba szpileczkę w moją stronę szkoleniowiec kolejarza wymierzył i rozmawiałem z trenerem i to już była zupełnie inna rozmowa niż konferencji, więc takie chyba brak trzymania ciśnienia, wydawało mi się, że tego akurat u Mariusza Rumaka nie będzie, skoro powtarzał, że on jest dzisiaj dużo bardziej doświadczonym trenerem. No to ja tego w sumie nie widzę. No ja sobie na taką refleksję z kolei pozwoliłem też na portalu zwanym Twitterem, że dobrze się słuchało Mariusza Rumaka, natomiast do momentu, w którym Lech Poznań zaczął grać meczów w Ekstraklasie, bo ten czas przygotowań to naprawdę dość przyjemnie wyglądały konferencje prasowe czy wywiady z Mariuszem Rumakiem, dobrze się tego słuchało, natomiast tak naprawdę to wyzwanie dla trenera trzymania ciśnienia w takim klubie jak Lech, to też chyba z perspektywy Mariusza Rumaka nie powinno być żadne zaskoczenie, no bo obejmując tę funkcję chyba musisz wliczyć w koszta to, że po przegranych meczach, czy po zremisowanych, czy po meczach z kilka meczów z rzędu bez strzelonego gola, no te pytania się pojawią, to pytanie choćby, które było na konferencji po meczu z Górnikiem, no było absolutnie zasadnym, normalnym pytanie, nawet nie jakoś specjalnie atakujące. Znaczy dwie sprawy co do Mariusza Rumaka, bo pierwsza jest taka, że on chciał ten entuzjazm przenieść na zespół i moim zdaniem coś się popsuło pomiędzy konferencją ze Śląskiem Wrocław a Pogonią Szczecin, gdzie zaczęły się też pojawiać pytania o zmiany i trener w sumie dwa razy przyznał, że popełnił błędy, jeśli chodzi o te zmiany, a przynajmniej przeprowadził je za późno. I potem to zaczęła być konsekwencja pewnych takich, nie wiem skąd te działania właściwie. Być może on faktycznie widzi, że ten zespół nie funkcjonuje tak, jak on sobie to wyobrażał, bo ja przypominam sobie ten wywiad Samuela z Radosławem Murawskim, gdzie jakby trener Rumak wymieniał, mam tego, wszyscy są nakręceni, są w gazie. No ale teraz, jak ja patrzę na trenera Rumaka, to on nie jest już w gazie i coś się na pewno zepsuło. I tu mówię, tu jest dla mnie duże zaskoczenie. No bo okej, jeśli mówimy, jedna rzecz, ta konferencja na pewno odniosła skutek taki, że trochę została, może niedużo, ale w pewien sposób zdjęta presja z zespołu, że dzisiaj zobaczcie, my nie mówimy, czy Hotić zagrał dobrze, czy Czerwiński powinien grać w pierwszym składzie, dlaczego Gurgul usiadł, może sobie jeszcze o tym porozmawiamy, ale o tym, jak Mariusz Rumak zachowuje się na konferencji, to nie było pewnie celowe, ale w pewien sposób to przeniosło narrację na osobę trenera, być może to docelowo zespołowi pomoże. Też, żeby nie mówić tak tylko źle o Lechu Poznań, bo faktycznie każdy ma wymagania obok tego klubu, to jednak wyłączając mecz z Rakowem Częstochowa, no to moim zdaniem mistrzostwa się też wygrywa defensywą, więc tu jest jakiś fundament, żeby budować, ale absolutnie trzeba poprawić to, co jest z przodu, bo to jest karygodne, jeśli chodzi o perspektywę Lecha Poznań. Wydaje mi się, że Mariusz Rumak teraz naprawdę powinien się, no że nie tyle zastanowić, ale czy taka forma prowadzenia komunikacji cokolwiek daje.
Bo moim zdaniem nie daje. I nie wiem, jakby ja chętnie nawet bym przyszedł na te konferencje, na te treningi o godzinie 11, bo one zawsze były zamknięte w Poznaniu, odkąd ja sobie przypominam, nie było otwartych treningów. Gdybym był, na pewno bym przyszedł na każdy trening i bym zobaczył, jak to wygląda, i chętnie też bym miał większe wtedy spektrum do oceny. Co ty, Paweł, sądzisz o tym, jak po meczu, czy też jeszcze przed meczem na tej konferencji, o której Dawid wspominał, Mariusz Szumak się odnosił do różnych pytań, czy w ogóle do tej krytyki, która płynie w ostatnich dniach, no ale kiedy Lech nie wygrywa, to krytyka się zawsze pojawia, to nie jest coś nowego. Przede wszystkim na tej konferencji przedmeczowej odnośnie tej sytuacji, to murem za Dawidem Dobraszem i tu takie personalne wycieczki są totalnie niepotrzebne, no przecież trener wie, jaka jest rzeczywistość, że Dawid pracuje w Warszawie, no i to... To tak wygląda, jeżeli chodzi o tą konferencję pomeczową, to pytanie jak najbardziej zasadne. Trener się zagrzał, zagotował i to słusznie też Dawid powiedział, że no, nie mówimy o tym, że zagrzał się Szulczek, Szwarga, Siemieniec, Kuzera, czyli ci, którzy dopiero wchodzą, tylko zagrzał się trener doświadczony, który przecież w Ekstraklasie debiutował dawno, dawno temu i też mówił o tej przemianie. I ja się zastanawiam, mówicie o tej otoczce przed rundą wiosenną. Mówimy o tej otoczce, jak Mariusz Szumak pompował swój zespół i tak dalej, czyli jednak niewiele było potrzebne do tego, aby ta narracja jego się zmieniła, bo to już nie ma takiego entuzjazmu, to już nie ma takiego pompowania tego wszystkiego, tylko jest personalna krytyka zawodników, tak, że zabrakło im ambicji, że nie dojechali na ten mecz w Częstochowie. Tutaj gdzieś jakieś prywatne, znaczy takie ucieczki do dziennikarzy też absolutnie niepotrzebne. Wydaje mi się, że no to jest takie zachowanie, jakiego ja od trenera bym po prostu nie oczekiwał, bo jednak to trener jest osobą, która odpowiada, to trener ma być liderem i to on no to wszystko tak jakby spaja, tak? To, co on mówi w rozmowach prywatnych, to też fajnie, że się zachował. Nie wiem, czy to Dawid, ty dzwoniłeś do trenera, czy trener do ciebie? Tylko... Ja napisałem SMS-a, żeby wyjaśnić tę sytuację, bo mam wrażenie, że też padło takie pytanie na konferencji od mojego kolegi Bartka Kijewskiego, który wczoraj miał urodziny, które trener rozumiem, że mógł zinterpretować, tylko nie wiem, chyba nie zdradzę tu nic złego. Trener nie czytał tego mojego tekstu. Zresztą to nie był tekst żaden odkrywczy. Ja po prostu napisałem, że było spotkanie Piotra Rutkowskiego. Zresztą Tomek Wodarczyk też wczoraj napisał taki tekst o Legii, że było spotkanie Jacka Zielińskiego z Kostruniejczem. To są spotkania cykliczne. Piotr Rutkowski po prostu chciał wyjaśnić, chciał zapytał, dlaczego tak się wydarzyło, i to było spokojniejsze spotkanie. I tam nie było, nie wiem, że ultimatum, że już Szumak na wylocie. Tego w ogóle nie było. Też napisałem tam o spotkaniu z drużyną i po prostu napisałem do tego SMS-a, czy może to wyjaśnić, bo jakby nie za bardzo rozumiem, o co chodziło. I po prostu powiedziałem trenerowi, że lecę teraz na krótki urlop. Nie będziemy dłuższy czas i nawet zapytał, żebym powiedział, jak potem jest w Jordanii, bo nie powiedziałem, że tutaj akurat ja to chciałem, jestem, żeby ale... nasi oglądający zgadywali, gdzie jesteś. No już. Zabrałeś nam zabawę. No już trudno, dobrze. To nie jest nasz największy kłopot. No dobra, zostawmy to. Chciałem tylko wyjaśnić, znaczy, jak to wyglądało. Wiesz co, Dawid, o co mi chodzi? Tak? Że to, że prywatnie to jest super, tylko że publicznie idzie, no ta konferencja się odbiła trochę szerszym echem niż telefon, który został ale wykonany. Ale w sumie kogo to jest problem? To nie jest mój problem. Ja bym został zaatakowany, że faktycznie, no tam padło chyba zdanie, że jakby, tym bardziej, że no nie wiem, no konferencje są o 9 rano, no trudno jest mi czasami być na tej konferencji, one zawsze jak były później, to bywałem częściej na pewno. Też mówię, no kawałek jest z Warszawy, żeby dojechać, nie zawsze jestem w stanie, nie zawsze mamy też inne zadania, to i też tam w pierwszej ławce, jakbym usiadł, nie mam problemu, żeby usiąść, zresztą wydaje mi się, że zawsze i po porażkach, i po zwycięstwach siadałem i trochę mówię, mnie to tak po prostu zaskoczyło. Z czego to w ogóle wynikało? Bo mówię, no trener przyznał się, że nie czytał mojego tekstu, więc okej, rozumiem, że gdzieś to pytanie mogło trenera rozjuszyć, ale jednak wracam do puenty. No nie powinno 46-letniego trenera takie pytanie ruszyć, moim zdaniem. Dobrze, to już zostawmy trenera Szumaka, przejdźmy do tej indolencji, jeśli chodzi o działania w ataku Lecha Poznań. Możemy sobie pokazać taką grafikę na początek, co się wydarzyło od ostatniego gola Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok, ile było strzałów celnych, kto miał najlepsze sytuacje, jak to się właśnie w Lechu Poznań prezentowało, bo powiedziałeś, że tych 100% okazji za wiele nie było i to sobie zaraz też w zasadzie potwierdzimy na tej grafice. 36 strzałów oddał Lech Poznań od ostatniego strzelonego gola, 13 z nich było celnych, gol oczekiwany 3,4, to przy 36 strzałach nie jest zbyt wysokim współczynnikiem. Najlepsze sytuacje?
Filip Szymczak z Górnikiem, Filip Szymczak z Rakowem i Christopher Welde na początku meczu ze Śląskiem Wrocław. Tak to wygląda. Ta najlepsza o współczynniku 0,63 Filipa Szymczaka. Natomiast jak ty byś, Dawid, w ogóle opisał te problemy ofensywne Lecha Poznań, bo nawet bez Mikala Iszaka, jeśli sobie spojrzymy w ten atak, czy w ogóle w ofensywnych piłkarzy, na ofensywnych piłkarzy Lecha Poznań, no to teoretycznie tam nie brakuje takich ludzi, którzy no przynajmniej tego jednego gola na mecz powinni strzelić. Welde, Marfiński, jeszcze Baluła, tak, Golizadech i kilku innych, Szymczak między innymi, to tak naprawdę w czym jest problem? Jak ty byś to definiował? Żaden piłkarz od pasa w górę, patrząc na ofensywę Lecha, no nie jest w formie, bo wszyscy są pod formą i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Po drugie, nie ma Iszaka i Sołzy, które na pewno daliby alternatywę. Po trzecie, nie zrobiono żadnego transferu do ofensywy, bo naprawdę Filip Szymczak dał z siebie ile może. I to, że dzisiaj i Filip Marfiński, i Filip Szymczak mają wahania formy i Lech i gra dwoma młodzieżowcami, no to fajnie, super. Tylko tutaj, jeśli my mówimy o walce o mistrzostwo, to przy tym, co się wydarzyło, ja nie mówię, że trzeba było kupować napastnika. Po prostu trzeba było sprowadzić zawodnika do ofensywy. I to nie tylko mogło poprawić w pewien sposób morale zespołu, w pewien sposób nawet, brzydko mówiąc, zamknąć twarze niektórym krytykom, którzy mówią, no ej, no zrobiliśmy chociaż jeden transfer, mamy szeroką kadrę, chcieliśmy to jeszcze wspomóc. No to wszystko się składa w całość, że potem też Filip Szymczak ma prawo czegoś nie trafić, bo to nie jest czołowy napastnik dzisiaj w Ekstraklasie. Jeśli mówimy o czołowych polskich klubach, to jednak powinni tam grać czołowi napastnicy. Przedłuża się kontuzja Iszaka. Tu też klub popełnił błąd, jeśli chodzi o komunikację i to gdzieś tam pytałem, jak to wyglądało. No trochę też zaszedł błąd, jeśli chodzi o ten problem z żebrami Mikaela Iszaka i nie wiadomo, czy on teraz wróci na piątkowy mecz z Wartą Poznań, czy w ogóle będzie w kadrze meczowym, więc to jest taka całość. Plus też mam wrażenie, że te warianty w ofensywie trochę leżą, bo na początku to wyglądało jeszcze dobrze z Zagłębiem i z Jagiellonią, ale teraz tego nie widać, bo po prostu zespół się boi, nawet biorąc pod uwagę, jak sobie obserwowałem Christophera Welde w tym meczu z Górnikiem Zabrze, no po prostu jest za wolny, dokonuje złych wyborów, a jeśli w takim meczu w ogóle nie wchodzi Adriel Baluła, który w sumie ostatnio miał nawet problem z doborem butów na mecz z Rakowem Częstochowa, no i tak mógł mieć asystę w tamtym spotkaniu. Na pozycji numer 10 wychodzi Nika Kwekweskili, który, nie wiem, przypomina mi taką dziesiątkę w starym stylu, który za bardzo nie wróci do defensywy. No to jest też zawodnik 32-letni, na którym dzisiaj Lech Poznań, jeśli chciałby takim być, no nie ma prawa opierać swojej gry w ofensywie. Więc to jest pewien zestaw czynników, na które się to wszystko złożyło, czyli brak formy, brak jakościowych zawodników, kontuzje, no i to, jak wygląda też praca pewnie na treningach i mamy efekt, jaki mamy. No teraz przychodzi mecz z Wartą, no i właściwie jak tutaj już Lech nie trafi, no to już będzie szydera, brzydko mówiąc, na całą Polskę, o ile już nie jest, no bo to nie ma prawa się zdarzyć w takim klubie jak Lech Poznań, naprawdę, bo to co powiedzieć, no ktoś powinien to trafić, nawet ten Salamon, który się podłączy, coś już powinien strzelić. Skoro mówisz o szyderze, to taką kolejną grafikę możemy wam zaprezentować, co można zrobić, i tutaj ukłon szczególnie w stronę ludzi mieszkających w Poznaniu, co można zrobić przez 450 minut, czyli przez tyle Lech nie strzelił gola. Można dojść piechotą z Szamotu na Bułgarską, tak Google Maps pokazuje. 11 razy można się przejechać tramwajem numer 1 z pętli Unikowo do pętli Franowa, to jest najdłuższa linia tramwajowa w Poznaniu. Dolecieć do redaktora Dobrasza na wakacje też raczej by się zdążyło i przejechać się z Piątkowa na Starołękę w godzinach szczytu. Chyba by się to też udało, mimo że korki w Poznaniu są przeogromne. No, nie udałoby się pewnie wyremontować starego rynku w Poznaniu. Tutaj to jednak przekreśliliśmy na koniec, ale oby ten remont Lecha w ofensywie nie trwał tyle, co remont starego rynku. Czy ty byś coś, Dawid, z perspektywy poznańskiej tutaj dołożył? No na pewno faktycznie można by polecieć na inny kontynent, gdzie jest nawet zmiana czasu i dolecieć i sprawdzić, że dalej tam jeszcze tego gola nie ma. Oczywiście to tak mówimy prześmiewczo, żeby też powkładać szpileczki, bo też nasz program jest edukacyjno-naukowo-satyryczny. Zapraszamy oczywiście wszystkich poznaniaków do tego, żeby dorzucić coś tam. Co tak, jeszcze można by w Poznaniu zrobić właśnie przez 450 minut, bo tyle udało mi się wymyślić, ale myślę, że ludzie mieszkający na stałe w Poznaniu coś stuprocentowo jeszcze dorzucą. Nie no, komunikacja się teraz ogarnęła, bo złożyliśmy Górnicką, Pestka już normalnie działa, także jest okej w miarę, ale no mówię, nie przystoi po prostu, bo my dzisiaj mamy prawo robić taką szyderę i to powinni się gdzieś tam ludzie, którzy za to odpowiedzialni, dlaczego tak jest. I no teraz jest tak naprawdę mecz prawdy przed Lechem, do tego sobie jeszcze przejdziemy, bo jeśli Lech nie zapunktuje za trzy,
w piątek, a ja sobie oglądałem wczoraj jednym okiem spotkanie Warty z ŁKS-em, bo tutaj pokazywali mecz Azjatyckiej Ligi Mistrzów Al Nassr z Al Zali chyba bodajże. Bardzo ciekawy mecz, bo skończył się w rzutach karnych zresztą, więc tak patrzyłem, to nie wierzyłem, że Warta zagra najlepszy ofensywny mecz w tej rundzie i w sumie przegrała z ŁKS-em, więc spodziewam się Warty bardzo zamkniętej i to Lech będzie musiał prowadzić grę i tu naprawdę będzie prawdziwy sprawdzian dla tych piłkarzy. Czy będą w stanie forsować defensywę Warty Poznań, bo Mariusz Rumak może przejść jako ten, który pierwszy w derbach straci punkty z Wartą. I to jest w pewien sposób znowu element strachu. Jeśli tak będzie myślał Lech Poznań, no to za daleko nie zajedzie, bo tu Lech musi już zapunktować za trzy, musi strzelać gole, żeby w ogóle wróciła wiara w ten zespół, bo dzisiaj znowu ona jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Redaktor Filip Odrzejewski na czacie. Przez 450 minut można nawet znaleźć odpowiedni peron na dworcu w Poznaniu. To faktycznie powinno się udać. Dobrze, Dawid. Dam ci chwilę odsapnąć, złapać oddech, spojrzeć może w kierunku słońca, tak, napić się wody, nawadnianie w takim upale bardzo istotne i spojrzeć w kierunku... Jestem tu sam, pusto, nikogo nie ma, także cytując klasyka. Ludzie, tu nikogo nie ma. Tak, tylko jeszcze dobrze, tak. Że w kurce niebieskiej nie jesteś. Natomiast przejdziemy do Pawła i do Legii Warszawa, bo w Legii jeszcze gorzej niż w Lechu Poznań, bo to jest porażka w samej końcówce z Widzewem Łódź, w takim bardzo prestiżowym spotkaniu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w piłkarskim salonie, oczywiście z innymi gośćmi, Paweł, ale o tym meczu Widzew Legia i ten mecz był postrzegany albo prezentowany jako taki mecz, no już trochę ostatniej szansy dla Legii Warszawa, bo Legia już się potykać nie może, tymczasem przegrywa 0-1, znów traci gola w samej końcówce, nie wykorzystuje kilku sytuacji, które miała. Czy to jest kolejny taki mecz, który by zaliczył do tej samej grupy, które były wcześniej? Czy jednak ten mecz, widzimy, był inny, równie nieudany dla Legii, ale z trochę innych powodów? Wiesz co, Legia wyszła dobrze na ten mecz, bo te pierwsze 10 minut zresztą redaktor Dobrasz o tym mówił. Legia wyszła naładowana, stworzyła sobie dwie czy trzy sytuacje i nagle gdzieś, nie wiem, w 13 czy w 15 minucie ktoś jakby zdjął nogę z gazu i kolejne 75 minut, to tak jak ty tutaj porównywałeś przez te 450 minut, co można zrobić, no to tutaj można też różne scenariusze na te 75 minut nakreślić, bo nie działo się w tym meczu nic, po prostu nic. Jeżeli ktoś gdzieś przysnął na początku, choć po tym początku raczej trudno było przysnąć, i się obudził w 90 minucie na sytuację Bartka Kapustki po podaniu Wojtka Urbańskiego i chwilę później zobaczył gola Frana Alvareza, to tak naprawdę no nic nie stracił podczas tej popołudniowej drzemki. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to ja byłem zaskoczony tym, że właśnie okej, Legia wyszła nieźle, tylko dlaczego później nie dociśniesz tego pedału gazu? Widzisz, wiesz, że masz za sobą serię nieudanych spotkań, wiesz, że potrzebujesz trzech punktów jak tlenu, żeby nie tyle walczyć o Mistrzostwo Polski, bo Piotrek Klimek przedwczoraj wrzucił to najnowsze zestawienie, 1,2% szans Legii Warszawa na Mistrzostwo Polski, więc absolutnie no dzisiaj to Legia musi... Dzisiaj widziałem, tylko przepraszam, że tutaj przerwę, że to nie wiem, czy to są też wyliczenia Piotrka, chyba tak, ale jeśli kogoś innego, to bardzo przepraszam, że w tym momencie na puchary chyba Wisła Kraków ma większe szanse niż Legia Warszawa. Oczywiście to jest oparte o Puchar Polski, no ale mimo wszystko na tym etapie sezonu Wisła Kraków procentował niewiele większe, ale jednak większe szanse niż Legia na puchary. No to na podstawie tego rankingu ELO to nie jest tak, że sobie Piotrek Klimek czy ktoś inny to wymyślił, tylko jest taki algorytm, który ocenia szanse. No i trudno się temu dziwić, bo Legia, okej, do tej pory od tego kryzysu w październiku, w listopadzie, kiedy nastąpiło powiedzmy jakieś przełamanie, to Legia przegrała po drodze jeden mecz z Krakowią, ale same remisowała. No i w pewnym momencie zaczęli też niektórzy żartować, że Legia będzie po prostu goniła Piasta Gliwice w walce o tytuł króla remisów w tym sezonie. Teraz porażka z Widzewem Łódź, tylko że remis z takimi rywalami, z jakimi Legia grała, to jest no absolutnie, musi być traktowany jak porażka, bo puszczanie Połomice tak naprawdę no, zrobiła punkt na Legii, no a puszcza na wyjazdach raczej nie wygrywa. Okej, okay, u siebie, przy Kałuży w Krakowie trochę krwi potrafi napsuć, ale jednak w delegacjach puszcza nie jest tym samym zespołem, którym jest u siebie, jednak przy Łazienkowskiej była w stanie wygrać, zremisować. Łódzki Klub Sportowy też urwał punkty Legii. Korona urwała punkty Legii, do tego porażki wcześniej ze Stalą Mielec, remis z Wartą Poznań. No tych naprawdę składowych jest całe mnóstwo i tak jak Dawid mówił o tym braku formy wśród ofensywnych piłkarzy Legii, Lecha Poznań, tak samo ja mogę tylko
przepisać to i tylko zmienić nazwę. Pokażmy. Nazwę Lech na Legia Warszawa. Legii Warszawa w Ekstraklasie. Ostatnich, zdaje się, 10 sezonach sobie wypisaliśmy, jak to wyglądało. Kto był najlepszym strzelcem w Ekstraklasie? Nie liczymy pucharów europejskich, czy też pucharu Polski. Począwszy od sezonu 2014-15, po każdy kolejny, jak to wyglądało, taką grafikę mamy w tym momencie. 13 goli miał Orlando Sa w sezonie 14-15, 15-16, Nemanja Nikolicz 28, Nikolicz 12, Niezgoda 13, Carlitos 16, 16 goli, Niezgoda 14, Pekhar 22. Ten jedyny sezon poniżej 10 to był Tomasz Pekhar, ale to był sezon, w którym Legia się broniła długo przed spadkiem. 9 goli, Josue 12 w poprzednim sezonie, najlepszy strzelec. I w tym momencie Josue i Tomasz Pekhar mają po 6. Natomiast myślę, że... Wiesz, to ma tyle samo goli, co Josue i Pekhar? To Łukasz Sołowiej i Artur Kracion z Puszczynie Połomicy. To, co też chyba jeszcze... To jest dobre porównanie z prawdy futbolu Ekstra, słyszałem. A dodam tylko, że w sumie Pekhar strzelił 3 gole w pierwszej kolejce z ŁKS-em. Tomasz Pekhar jest bez gola od końcówki września i od meczu z Pogonią Szczecin. Natomiast to, co jeszcze też jest chyba takie bardzo wymowne, no w poprzednim sezonie Josue był najlepszym strzelcem, w tym jest współliderem tej niezbyt imponującej klasyfikacji strzelców, ale w sumie to nie jest zawodnik, który powinien liderować tej klasyfikacji, to jest bardziej zawodnik kreujący sytuację, odpowiadający za dogrywanie, podania, kluczowe podania i tak dalej, a nie ktoś, kto powinien być drugi sezon z rzędu najlepszym strzelcem. To chyba jest po prostu taki pokaz tego, że Legia w tym momencie nie ma napastnika. Nie ma napastnika i nie ma piłkarza, który ma taki, no nie wiem, czy to instynkt, czy po prostu jest w formie, który ma gola w tym momencie, tak bym to nazwał, bo o ile Lech nie stwarza sytuacji, to Legia te sytuacje w meczach jakieś kreuje. To nie jest tak, że jest indolencja totalna, tylko jakieś te 3-4 w meczu Legia zawsze ma, tylko po prostu nie jest w stanie ich wykorzystać. I ja nie wiem, jak prostą piłkę trzeba dograć dzisiaj na ofensywnym zawodnikom Legii, żeby no, strzelić gola, tak, bo potrzebują naprawdę mnóstwa prób, bo gdzieś te statystyki są przywoływane, mnóstwa prób do tego, aby strzelić gola, po prostu najzwyczajniej w świecie. Tak jak inne kluby potrzebują, nie wiem, kilku strzałów celnych, to pewnie w Legii jest ta statystyka kilkunastu, średnia gola na strzał celny, jakbyśmy sobie to generalnie to jak jesteś napastnikiem, chodzi o to, żeby zamieniać nie tylko właśnie stuprocentowe sytuacje na gole i za to się w sumie też płaci zawsze największe pieniądze. Wiesz co, ostatnio ktoś wrzucał, bo urodziny chyba obchodził Teixeira Chinyama i ktoś wrzucał kompilację jego goli. No ile takich goli przy wskaźniku, nie wiem, 0,07 pewnie Teixeira Chinyama strzelił, bo strzelał w sytuacjach nieprawdopodobnych. Oczywiście marnował często sytuacje stuprocentowe, ale to był też taki napastnik, który ci dawał gole. Taki no trochę szalony, bym powiedział, bo podejmował mega nieoczywiste decyzje. Gdzieś tam gol z zerowego kąta, pamiętam, w Bytomiu chyba, albo w Chorzowie, ale to nieistotne. Ale dzisiaj Blaż Kramer wypada ci do końca sezonu i pewnie jakbyśmy sobie tak zrobili całe zestawienie Blaża Kramera, w ilu meczach zagrał w Legii przez te, no powiedzmy już 2 lata, bo on do końca sezonu nie zagra. Wczoraj legijne portale, chyba portal Legioniści.com o tym informował. Do tego, no to byśmy sobie zrobili porównanie. W ilu meczach zagrał, w ilu meczach nie zagrał. W sumie to jest dość ciekawe, bo ten piłkarz no cały poprzedni sezon praktycznie stracił. Kiedy wydawało się w tym, że może dojechać, no to znowu kontuzja. Tomasz Pekhart jest totalnie bez formy. No, napastnik, jeżeli nie strzela gola od końcówki września, tam nie pamiętam którego dnia, ale to był 28 albo 29 albo 30 września, to też pokazuje o skali wielkiego problemu. Mark Gual strzelił 3 gole, ale cały czas gra na pozycji numer 10, w Jagiellonii grał na pozycji numer 9 i trochę inaczej się poruszał, trochę inne miał zadania, trochę inaczej to funkcjonowało, no i strzelał tych bramek mnóstwo, został królem strzelców w Ekstraklasie, no a tutaj ma 3 gole, z czego 2 strzelił Ruchowi Chorzów, tak? I jednego z Koroną Kielce, jeżeli chodzi o rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Maciej Rosołek, jedno trafienie. No, nie ma takiego gościa, który by po prostu no, miał taki... nie wiem, jak to nazwać, no taką chciwość na te Bramki. Jakby na kimś opierać nadzieję, tak teoretyczne, to chyba najbardziej na Marku Gualu, tak? No bo... Znaczy w ogóle wczoraj napisał... Pekhart nie strzela od bardzo dawna, Blaż Kramer co chwilę jest kontuzjowany i wypada, Maciej Rosołek to jest bardziej taki zadaniowiec rezerwowy, no różnie go można rozpatrywać, ale raczej nie jako napastnika, który huknie, nie wiem, 10-15 goli w sezonie, no więc pozostaje tobie tak naprawdę Mark Gual, który akurat w Jagiellonii... Właśnie wczoraj, wiesz co, jest taki użytkownik, serdecznie go pozdrawiam, merytoryczny hejter na Twitterze,
który napisał, może się okazać po tylu miesiącach, że z konieczności Gual będzie grał na tej pozycji numer 9 i może to w końcu odpali, bo ja się z tym zgadzam, bo od początku sezonu gdzieś chodziło mi to po głowie, że no jednak Mark Gual to jest piłkarz, okej, okay, do gry kombinacyjnej, no ale to nie jest piłkarz, który ci kreuje nie wiadomo ile sytuacji w trakcie sezonu, tak? Bo ja sobie wczoraj patrzyłem na SofaScore, no to on grając w Jagiellonii na pozycji numer 9 średnio kreował więcej sytuacji, znaczy w ogóle wykreował więcej sytuacji kolegom niż grając w Legii na pozycji numer 10, tak, gdzie de facto za to kreowanie gry powinien odpowiadać, więc to przesunięcie Guala na dziewiątkę jak najbardziej się pod tym podpisuje, tylko wtedy pojawia mi się znak zapytania w głowie, okej, no ale kto na tej dziesiątce i tu no nie masz zawodnika, który dzisiaj obok Josue będzie w stanie grać, no i znowu się otwiera... A Kapustka? No okej, no ale Kapustka przesunięty wyżej z ósemki, kto na ósemkę? Jak Augustyniak, zobacz jaki Augustyniak to też jest. Augustyniak 6 i Team 8. No ale Augustyniak... Złe Zyba. Zyba, no w sumie po coś tego Zybę sprowadziłeś. Znaczy, jeśli wiesz, on co, nie to ja jest w chyba... połowie rundy w stanie grać, to znaczy, że to jest jakiś żart, a nie transfer trochę, tak? To ja się z tym zgodzę i to jest piłkarz... Być może, na którego trzeba też poczekać. Być może trzeba na niego, tylko że trzeba też pamiętać, że to jest piłkarz wypożyczony. Ja nie wiem, czy Legia ma klauzulę obowiązkowego wykupu, czy nie, bo na podstawie wypowiedzi szefów tego jego byłego klubu, FK Balkani chyba, tak się nazywa, to oni traktowali to, że to jest wypożyczenie takie, no ale już jakby on był sprzedany. Tak się zastanawiam, że jeśli to jest piłkarz, na którego być może trzeba poczekać, to być może trzeba było go sprowadzić w czerwcu, co? Druga opcja, który druga grał opcja, najwięcej minut. Druga opcja na pozycji numer 8 czy 6, tak, i Elitim na ósemkę, no to jest Jurgen Czelhaka, bo ja jednak Rafała Augustyniaka bym nie cofał, nie przesuwał już ze środka obrony, bo Rafał Augustyniak całe przygotowania spędził w środku pola, zagrał w tych pierwszych meczach w środku pola, no i został przesunięty z konieczności na środek obrony, no i się okazuje, że w tych dwóch meczach z Pogonią Szczecin, z Widzewem Łódź był najlepszy z obrońców, był najpewniejszy, nie przegrywał pojedynków, wręcz przeciwnie, i przy wyprowadzeniu też dużo wnosił, złapał takiej pewności siebie i jakby wrócił tak jakby no na stare śmieci, no na których się czuję zdecydowanie lepiej niż miało to miejsce w środku pola. Dlatego tego piłkarza akurat, tu bym się Maciej z tobą nie zgodził, bym go po prostu nie ruszał i trzymał go jako środkowego obrońcy i na nim budował te linie defensywy i ją po prostu uszczelniał. A do środka pola być może no Jurgen Czelhaka to będzie jakiś piłkarz, który... No ale to też na tej podstawie mówimy, to często mamy też w przypadku dyskusji o reprezentacji Polski, że bo nie grał, to może odpali, nie? Bo to jest na tej samej zasadzie. Wraca po kontuzji, nie grał, to może odpali, może on, a jak nie on, to znowu trzeba będzie szukać innej opcji. Co zostało Legii? Jakby nie chcę się wtrącać, ale ja mam takie wrażenie, tylko może Paweł dokończ to może ja. Nie, to już, jesteś w programie po to, jesteś, żeby się... tak. Dobrze, ja mam po prostu takie wrażenie, że Kostar Runjanić nie próbuje wyjść z kryzysu, bo jeśli ja patrzę na te 10 minut, to tak patrzę, komu się chce grać. Morici tak chce mu się grać, tak? Potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden, moim zdaniem powinien grać wyżej. Gual jednak miał też sytuację, tam był rykoszet, on szuka tego gola cały czas. Często mówiliśmy, że on na siłę chce strzelić tego gola, no bo to jest napastnik, no to chce strzelać gola. Jak go cofasz, to znaczy, że on ma tych prób mniej, a jego naturalnym instynktem jest szukanie gola. Ja na przykład też patrzę po Legii, że to jest zespół, który jest mega uzależniony od Josue. No jak Josue teraz nic zagra, no to wszyscy na niego patrzą i nikt nie potrafi nic wykreować. Ja nie rozumiem też, dlaczego Kostar jest taki konserwatywny, że jednak no jest moment, w którym no już jest źle albo bardzo źle, a może być tylko gorzej i moim zdaniem to już powinno pójść po jakieś naprawdę konkretne ruchy. Bo ile te pierwsze 10-15 minut było optymistyczne, no to potem kolejne 75 nie było optymistyczne. A to, co zrobił Gil Dias, no to bym powiedział, kolego, to tutaj jest Książenice, zapraszam serdecznie, 2-3 mecze. Może jak zaczniesz atakować piłkę, a nie obracać się tyłem, to może będzie wyglądało to nieco inaczej. Moim zdaniem przede wszystkim, no nie wiem, no ja oczywiście nie jestem na treningach, ja bym widział Legię naprawdę w ustawieniu 1-4-2-3-1, gdzie masz Morisite na lewej stronie, masz Szołka na prawej stronie, znalazłbyś, nie wiem, Jędrzejczyka może na prawą bronę, Skuna może byś zrobił lewego obrońcę, poszukał jakichś rozwiązań dzisiaj, bo widać, że to nie funkcjonuje. Próbujesz pobudzić tę drużynę jakoś mentalnie, grać tego Guala na dziewiątkę, bo już tak nie ma innej opcji, dać tego Kapustkę na 8, który widać, że ma coś z gry, poszukać tej szóstki, nie wiem, może faktycznie Augustyniak to nie jest dobry pomysł, więc go zostawić
wchodzić, budować defensywę na nim, dołożyć do niego tego Kapładiego z lewą nogą, poszukać na ósemce Josue, żeby on, kiedy ma więcej przestrzeni, kiedy gra nieco niżej, nie musi na tej dziesiątce się cofać i po prostu poszukać jakiegoś rozwiązania, bo patrząc, jaki jest terminarz przed Legią, no to granie tego samego, no to wydaje mi się, że każdy kibic Legii zdaje sobie sprawę, jak to się może skończyć, kiedy ty nie punktujesz z Koroną, nie punktujesz z Puszczą, a jeszcze, żeby było śmieszniej, to dostajesz bramki w takich momentach, gdzie to podwójnie boli, bo jakby, no mówię, to jest moja prawda futbolu, panie Pawle. Wiesz co, ja tylko jedna rzecz, bo a propos tej czwórki, ta kadra nie jest skonstruowana po czwórkę i Jędrzejczyk i Kun nie byli do dyspozycji na ten mecz. Tylko trójka nie działa. No trójka nie działa, tylko pytanie, czy problem leży w strukturze, czy po prostu w formie tych zawodników, bo ta trójka, skoro działała na początku sezonu, no to teraz... Wiesz, czasem taka zmiana systemu, w sensie, tak, zamieszanie daje jakiś taki pozytywny bodziec. Moim zdaniem właśnie dzieje, brakuje, tak? to jest to słowo klucz, brakuje bodźca, czegoś takiego, co faktycznie by Legię pchnęło do przodu i ja się z tym zgadzam, dlatego jak tydzień temu byłem tutaj, prosiłeś mnie o tą proponowaną jedenastkę. Powstał alternatywne ustawienie, bo to w sumie w składzie tam nie było zamieszane, nie wiadomo jak, bardziej tak troszkę pozmieniane taktycznie ustawieniem. Tak. Ale zadania na boisku, tak? Można tu zmienić. No właśnie o to chodzi, bo jednak no, grając 3-4-3, no to muszą ci te dziesiątki też wypełniać pole karne. No Josue nie jest piłkarzem, który ci wypełnia pole karne. Josue jest piłkarzem, który się cofa. No nie. Jest zawodnikiem, który chce brać udział w każdej akcji, stawiać stempel na piłce, więc siłą rzeczy brakuje ci tej jednej dziesiątki później, kiedy masz tą fazę finalizacji, tak? I a propos tego, no to tutaj na pewno jest pole do poprawy. Czy przesunięcie Josue na ósemkę jest dobrym rozwiązaniem? No w meczach, w których atakujesz, jest dobrym rozwiązaniem. Tylko problem polega na tym, że Josue grający na ósemce musiałby mieć obok siebie Bartosza Slisza, czyli piłkarza, który po prostu będzie za niego biegał, bo Bartosz Slisz jest takim zawodnikiem, który spokojnie by sobie z tym poradził. A teraz nie masz Slisza i nie wydaje mi się, żeby Elitim, Zyba, Rejczyk, Czelhaka byli takimi piłkarzami, którzy sobie poradzą, więc tu musisz kombinować. Dlatego ja proponowałem to ustawienie 3-5-2, żeby jednak no tych dwóch napastników operowało w jednej linii. W fazie defensywy masz 5-3-2, no i to wszystko, no te przestrzenie na boisku są w miarę pokryte i to tak ja ze swojego punktu widzenia bym to widział. No Morishita teraz był moim zdaniem najlepszym piłkarzem Legii w meczu z Widzewem. Pierwszy raz. Tak, dał pozytywny impuls, strzelił gola nieuznany słusznie i to nie po interwencji VAR-u, tylko sędzia asystent zauważył pozycję spaloną, ale to jest piłkarz, no, który właśnie daje ci jakiś impuls, daje ci jakiś bodziec, gdzieś próbuje jakąś przebojową akcją wygrać pojedynek, coś zrobić, coś wykreować i tutaj no on w tym momencie to wydaje mi się, że powinien być piłkarzem właśnie kluczowym, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę. No problem jest no to, co zrobił Gil Diaz, to ja powiem szczerze, że ja pracując z dziećmi, gdyby zawodnik mój nie ruszył, po prostu nie ruszył, przecież czy ty miałbyś problem, żeby ten piłkarz ruszył, nawet ślizgiem się położył, by ktoś go przełożył i tak dalej? No czy to byłby wtedy problem, że Gil Diaz, on się, nie wiem, jakiś zrobił unik? To jest trudno cokolwiek nazwać, bo to no taki no zachowanie to totalnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że wiesz, że... Do bazy już kończymy z tym piłkarzem. Wiesz co, Dawid mówił o Książenicach, ale on tydzień temu grał w Książenicach właśnie w meczu Legii 2. Może za krótko. I tutaj no Gil Diaz, no to jest zawodnik, który ja sobie nie wyobrażam, że Legia po prostu przedłuży współpracę z nim, no bo on tak naprawdę na tym wypożyczeniu no nie wiem, zagrał chyba niezły mecz z GKS-em Tychy w Fortuna Pucharze Polski, ale to było... Łamał fajnie do środka, prawda. To było bardzo dawno temu, no ale od tamtego meczu jeszcze z Radomiakiem miewał jakieś przebłyski. Z Wartą chyba dał dobrą zmianę, tak mi się wydaje. No ale to są, Dawid, to są trzy mecze, a Legia tych meczów zagrała w tym sezonie 40. Nie wiem, w ilu w kadrze był Gil Diaz, bo on dołączył przecież na koniec sierpnia, ale de facto, no jakbyśmy sobie wypisywali, podzielili kartkę na pół, plusy i minusy, no to plusy wymieniliśmy 3-4 mecze, a wszystkie pozostałe byśmy dali po stronie minusów, nawet na środku, to nie wiem, czy coś byśmy wpisali i to jego zachowanie no dla mnie to totalnie niezrozumiałe. Tym bardziej wiesz, że jesteś w świetle bramki, wiesz, że no, każdy strzał, każde uderzenie to no, piłka jest praktycznie w sieci, no to musisz zrobić wszystko, żeby pomóc temu bramkarzowi i to uderzenie zablokować. Zanim kolejne tematy, to informacja o naszym partnerze, którym jest catering Pomelo, czyli dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu, a na naszych widzów czeka specjalny rabat, wszelkie szczegóły znajdziecie
znajdziecie w opisie naszego programu. My natomiast, Paweł i Dawid oczywiście też, przejdziemy sobie do tego, jak Legia zaczynała nowy rok, bo to też jest, myślę, bardzo wymowne. Poczekaj, macie jeszcze słówko, jak proszę bardzo, mogę. Proszę bardzo. Powiedzieć o tym cateringu, to chyba się przyda po tym urlopie, ale to nie w tej sprawie tutaj dzwonię. Słuchajcie, bo ja mam wrażenie, że Gil Dias też nie jest do końca problemem Legii, on jest jednym z problemów, ale tak jak sobie porównujemy Lecha i Legię, dlaczego teraz to tak wygląda, to obie kadry są słabsze. Bo jakbyś zobaczył, ile transferów wypaliło w Lechu i w Legii, też Tomek Wodarczyk fajnie o tym ostatnio pisał, jak to wygląda w Lechu, ile ci piłkarze dali, że jedynego gola z tych piłkarzy, którzy przyszli, strzelił Blazić, do którego, który moim zdaniem był najlepszym piłkarzem meczu z Górnikiem Zabrze, no to tu jest też jakiś problem, bo jednak w Legii, jakbyś policzył, ile transferów wypaliło, no to ja cały czas uważam, że z Głada coś może być. Elite Team uważam na plus, ale jakbyś tak poszedł dalej, Pankow, no już też kiedyś mówiłem o Pankowie, czasami potem myślałem, że się pomyliłem, ale ostatecznie wydaje mi się, że po prostu obie kadry są dzisiaj słabsze i to, co się dzieje, też nie jest przypadkiem. Przede wszystkim patrz, ile musimy rozmawiać większy i kombinować w Legii muszą kombinować z tym, jak zastąpić Bartosza Slisza, którego odejście było bardzo prawdopodobne, a przyszedł za niego ktoś. To było mega wiadomo. Nie nadaje się w tym momencie do gry, no tak jakby patrząc po udziale minutowym tego zawodnika, który przyszedł za Slisza, no nie istnieje niemal, tak? 45 minut z Moldy i tyle. Widzę jedną różnicę, że w Lechu są pieniądze, a w Legii może ich nie być. I o ile kwestia Ernesta Muciego, okej, no przyszedł ktoś, rzucił 10, no w ostatniej chwili dobra, no musimy coś z tym zrobić, ale za Slisza to był obowiązek, żeby ściągnąć kogoś jakościowego, bo to było wiadomo. W Lechu jak były czasy, powiedzmy, największej prosperity i pomysłowości, to kiedy wiadomo było, że Kamiński odchodzi, przecież teraz też wiadomo, że Welde i Marchwiński odejdą latem, no to ściągano zastępstwa zimą. Kiedy budowano kadrę mistrzowską Lecha Poznań? W sezonie, kiedy nie szło, kiedy zimą przyszedł Salamon, Kallström, Milić, tak? Czyli kręgosłup, fundament tej drużyny. I dzisiaj znowu to jest taka podróż nieznana. Ja rozumiem, że kończy się cierpliwość do Jacka Zielińskiego i do Tomasza Rząsy. Może taka jest różnica, że Jacek Zieliński w pewien sposób jest legendą Legii, Tomasz Rząsa nigdy nie będzie legendą Lecha Poznań, bo chyba musiałby 3 czy 4 mistrzostwa Lech z rzędu zrobić, żeby on taką legendą został. I tu po prostu popełniono bardzo, bardzo dużo błędów. I mówię, do Lecha jest zarzut, że ma te pieniądze. Nie wydał ich, to już jest kwestia dlaczego i dlaczego też nie zrobiono żadnych transferów. Okej, może uznano, że kadra jest mocna. No ale jak się trochę Dawid też oszukał z Iszakiem, no bo ja pamiętam, jak my rozmawialiśmy sobie Ekstraklasa raporcie jeszcze tym styczniowym przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, to wtedy się wydawało, no może nie Zagłos z Zagłębiem Lubin, może go jeszcze nie będzie w kolejnym meczu, ale może już zdąży na Śląsk. Ale to ja to mówiłem w sumie. No ty to mówiłeś, tak. Natomiast ty też jeszcze zwracałeś uwagę, że to niekoniecznie musi być taki pozytywny scenariusz. Do tego momentu Mikael Iszak nie zagrał ani minuty w lidze. Jeśli nie zagra z Wartą, to do pierwszej przerwy na kadrę nie będzie miał żadnego udziału w meczach Lecha Poznań. No to już nie jest jeden mecz, czy możemy sobie jakoś tam poradzić, no może dwa, tylko no nie ma gościa, tak? No to dlatego mówię, no tu mówię, jak rozkładamy to, co się dzieje, że Legia przegrywa pierwszy raz po 24 latach z Widzewem, chociaż okej, też trzeba dodać, że 8 lat Widzew nie był w Ekstraklasie, że Legia ma takie problemy w ofensywie, no to też jak sobie siedzą te komitety transferowe w Warszawie, w Poznaniu i szukają przyczyn, to może by można było, ej panowie, w sumie to my też mogliśmy zrobić coś więcej, bo wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, że tu też trzeba się uderzyć w piersi. Ja też jak popełnię błąd, muszę się uderzyć w piersi. Jak napiszę zły tekst, czy dam newsa też, mam z tym problem. No to też nie podoba mi się czasami takie też ktoś może wyjść, bo jak słyszę Jacka Zielińskiego, który mówi, że statystyki są okej, no są okej, ale okej, rozumiem, że z tych statystyk powinno wyjść więcej, ale na końcu też nie daliście Koście Runiajczowi odpowiednich narzędzi, żeby nawet tą kadrę, która ma być na trójkę, no żeby to funkcjonowało na poziomie takim, żeby te drużyny rywalizowały Mistrzostwo Polski, bo my oczekujemy od Lecha i Legii, że to będą dominatorzy w tej lidze, a nie, że będą się ścigać z całym szacunkiem z Jagiellonią, Śląskiem. Oczywiście Raków też może być dominatorem, chociaż to, co zrobił z Puszczą, to na pewno też jest w Częstochowie duży szok, bo dzisiaj, jutro Raków gra z Koroną i mógłby mieć dzisiaj przy zwycięstwie z Puszczą i z Koroną tyle samo punktów, co Jagiellonia i Śląsk, więc no tutaj i Raków, i Lech, i Legia naprawdę też zarzuty na początku do siebie, a potem ale do kogoś innego. Ale właśnie Dawid fajnie też powiedział, bo dzisiaj ani w Lechu, ani w Legii nie powiemy, że winny jest tylko trener, winny jest tylko dyrektor, tak. Winni są tylko piłkarze, winni są tylko prezesi. Nie, ta wina się rozkłada i w jednym, i w drugim klubie na każdego, nie chcę powiedzieć porówno, bo każdy to widzi inaczej, no ale każdemu do takiego kubeczka, gdzie byśmy mieli wsypywać tobie tyle piasku, tobie tyle, no to każdemu byśmy musieli coś wsypać. No i takie są fakty, że tutaj no każdy mógłby naprawdę też uważam, że uderzyć się w pierś, bo my mówimy o
prezesach, o dyrektorach, o trenerach, ale też trzeba powiedzieć o piłkarzach, bo to jest, no dla mnie to nie jest tak, że nagle oni zapomnieli, jak się gra w piłkę, bo to Christopher Welde, który czarował, no nie wiem, to jest, ja mam podobną sytuację, jak po odejściu Macieja Skorży z Joao Amaralem, nie, że za Macieja Skorży Joao Amaral grał super w piłkę, przyszedł John Van Den Brom, nagle zapomniał, użyłem wtedy, pamiętam takiego porównania, że tak jakby Maciej Skorża ze sobą zabrał pin do karty, która siedzi gdzieś u Joao Amarala. No i wydaje mi się, że w przypadku Christophera Welde po odejściu Johna Van Den Broma można powiedzieć podobnie, że też, no nie wiem, zabrał jakieś sterowniki do norweskiego skrzydłowego trener, bo po prostu gościa nie ma. Tak? Już widziałem takie dyskusje kibiców Lecha Dawid w sieci, że być może ten pik, jeśli chodzi o kwotę, jaką można było wziąć za Welde, był zimą i w sumie niekoniecznie latem będzie tak łatwo sprzedać ale, no za spore tak, pieniądze ale kogo, tego zawodnika. Kogo to interesuje na końcu z interesujący się Lechem Poznań, czy on pójdzie za 8, 10 czy 6? No, o tyle to może interesować, znaczenia. Że może mieć to wpływ później na to, ile Lech pieniędzy wyda. Chyba, słuchaj, że i tak nie wyda, niezależnie za ile sprzeda. No właśnie, to jest pierwsza sprawa. Lech i Legia to fajne miały kampanie w europejskich pucharach, więc nawet jak ten Welde odejdzie za 2-3 miliony mniej, to naprawdę nic się w Poznaniu nie stanie. Tym bardziej jak wydano bańkę 800 na Koli Zadecha. I tutaj rozumiem, ja tu się nie zgadzam, bo ostatnio widziałem taką narrację ze strony niektórych dziennikarzy, którzy zresztą bardzo szanuję, że Lech nie ryzykuje. Właśnie Lech bardzo ryzykuje, tylko pytanie, jakie to jest ryzyko, jak to wygląda. Co do Christophera Welde, moim zdaniem też jednak tyle się mówiło o tym, że Lech jest teraz bardziej taktyczną drużyną za Mariusza Rumaka. No to właśnie Welde został nieco ograniczony taktycznie do pewnych względów. On nie ma takiej wolności jak Johna Van Den Broma. Druga sprawa, że jest pod formą, a trzecia sprawa jest taka, że jak on liczy na mega duży transfer, to tu jest podstawowa różnica z Joao Amaralem, że Joao Amaral był w piku swojej kariery w momencie, kiedy właśnie Lech robił mistrzostwo przy jego dużym udziale, a dzisiaj jeśli Christopher Welde marzy o Nicei, no to teraz zaraz może trzeba będzie coś tam na spor skończyć i to nie będzie Galatasaray, no może nie spor, Galatasaray, Fenerbahce czy Besiktasz, tak? Tylko te kluby z niższej półki i też nie będą mogły wyłożyć takich pieniędzy, więc on też musi od siebie dać więcej i na pewno też tam są potrzebne jakieś rozmowy. Akurat wydaje mi się, że Mariusz Rumak dużo rozmawia z tymi piłkarzami, tylko pytanie, jak wygląda zaufanie obu stron. I też tutaj ja mam duży kamyszek do ogródka i do piłkarzy obu drużyn, bo jednak no oni też nie prezentują podstawowego poziomu. I jeszcze jedna kwestia, to jest komunikacja, bo jednak i w Lechu, przecież jaki był hashtag na początku sezonu? Mistrz i grupa. No to zaraz może nie będzie ani mistrza grupy, już na pewno nie ma. No w Legii też wszyscy mówili tylko mistrzostwo. No i Kacper Tobiasz, który mówił tylko mistrzostwo, no siedzi dzisiaj na ławce. No przekaz Legii też idzie, że tylko mistrzostwo, ale umówmy się, czy Legia ma kadrę na mistrzostwo? Moim zdaniem nie. No właśnie, czy kadra Legii jest zbudowana na średniakach? Bo taka teza pojawia się w pytaniu, które jeden z użytkowników nam na Twitterze pod postem znaczy, o programie to jedno zdanie, tylko pozostawiam. Pawłowi oddam głos. Kilku średniaków na pewno jest. Po prostu my oczekujemy od Lecha i Legii, że to, nie wiem, będzie słabsza lewa obrona, tak jak w przypadku Lecha, że nie wiem, że Legia ma się problem z zapasnikiem, a nie, że się okazuje, że dwóch obrońców nie dojeżdża, bo że ten bramkarz nie dojeżdża. Że tych średniaków faktycznie stało się za dużo. I znaczy, tu trzeba sobie odpowiedzieć, Jeszcze tylko jedna rzecz, zanim pozwolę ci odpowiedzieć, to jeden z użytkowników, jeden z kibiców Legii wrzucił na Twittera taką grafikę ze składem, który aktualnie przebywa na boisku w meczu z Widzewem. To był Chładun, Pankow, Augustyniak, Ribeiro, Diasz, Kapustka, Zyba, Morishita, Josue, Rosołek, Urbański. No, faktycznie to nie jest taka jedenastka, przed którą uciekasz daleko, bo się boisz. Maciek, jakie pytanie zadałeś nam przed rundą? Jak było prawda, Jezu. Fałsz? Powiedziałem fałsz, że Legia nie zostanie mistrzem Polski, bo patrząc na głębię składu to i jakość tej ławki, no uznałem, że są drużyny lepsze po prostu w tej lidze, dlatego powiedziałem, że Legia mistrzem Polski nie będzie. Wielokrotnie w tym studiu dyskutowaliśmy na ten temat, na których pozycjach Legia czy Lech może pochwalić się najlepszymi piłkarzami w ogóle w całej lidze. No w obecnej formie to ani jedni, ani drudzy nie mają kogoś, kim mogliby się... Czy może w Lechu bym znalazł kilku, ale to... No to kto? Paweł, dzisiaj w obecnej formie? No nie, w obecnej formie to też jest kwestia, że jakbyśmy zestawili to powiedzmy w takiej topowej formie, no to na pewno Josue, na pewno Paweł Wszołek, no to są piłkarze czołowi w tej lidze, tak? No tak, no w topowej formie to i pewnie Marek Gual, tylko on jeszcze jej nie miał w tym sezonie. No na pewno w Lechu, kiedy byliby w formie, to jest Christopher Welde, to jest Mikael Iszak, to jest Jesper Karlsson, to jest Bartosz Salamon dla mnie w tym momencie. W zasadzie całą jedenastkę mamy, tylko że nikt w formie nie jest. I Joel Pereira, tak, to jest... prawda, tylko że zobacz, w Lechu wymieniłeś 5-6 piłkarzy, w Legii mówimy dwóch, Maciek wymienił trzeciego. Ja uważam, że Lech ma lepszą kadrę, po prostu.
prostu nie to, to jest problem. No może Bartosz Kapustka, gdyby był w piku i tak dalej, ale wiemy też, że wraca po kontuzji. No ale to jest, gdyby był Bartosz Slisz, Ernest Mucci, no to oni dokładnie w formie też są topowymi zawodnikami na swoich pozycjach, ale ich nie ma. Zastępstwa za Mucciego nie ma. Nadstępca Bartosza Slisza istnieje, no, tylko teoretycznie. Jest w kadrze, tak. Nie teoretycznie, bo pojawił się, no, na boisku. Praktycznie, okej. Okay, no ale... Teoretycznie istnieje jego zastąpienie Bartosza. Tak, Slisza. Tak. To by było dość spore nadużycie, że jest w ogóle zastępcą Bartosza Slisza, tak mówiąc z przymrużeniem oka. Ale mówiąc tak, uogólniając to wszystko, tak, no wydaje mi się, że Lech ma silniejszą kadrę na Mistrzostwo Polski niż Legia Warszawa. I takie zdanie, wydaje mi się, że ta teza jest akurat prawdziwa. To teraz spójrzmy sobie na to, jak Legia zaczynała nowy rok kalendarzowy. Chodzi tylko i wyłącznie o mecze w Ekstraklasie, bo czasami też rozgrywała mecze europejskich pucharów, jak w tym roku, ale też w kilku poprzednich. Natomiast braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie mecze ligowe i punkty. No to jest takie zestawienie, które jeszcze bardziej ukazuje, w jak złej sytuacji jest Legia Warszawa. 6 punktów w 2024 roku i to jest zdecydowanie najgorszy wynik. Nawet ten sezon, do którego też już kilka razy wracaliśmy, czyli kiedy Legia broniła się przed spadkiem, wtedy było 10 punktów na dzień dobry. 8 punktów było w 2014 roku i 15, ale to też były sezony, kiedy dzielono punkty, więc to troszkę też się inaczej rozkładało. Nigdy nie było w ostatnich 10 latach 6 punktów. Jest jakakolwiek nadzieja z perspektywy jeszcze kibiców Legii Warszawa? No bo to nie jest przypadkowe zestawienie jednego, dwóch meczów. Moglibyśmy jeszcze się cofnąć, na przykład zrobić sobie taką tabelę, o której Bawłodar też wczoraj wspominał, czyli z przełomu września i października. To Legia jest absolutnie ligowym średniakiem. To jest, zdaje się, chyba 10 miejsce, tyle samo punktów, co Warta Poznań. 18, jeśli mnie pamięć nie myli. To jest takie punktowanie na poziomie ligowego średniaka od bardzo dawna, nie od 4-5 meczów. Tak, ja lubię do takich statystyk podchodzić sobie z pewnym kontekstem i gdyby Legia zdobyła 6 punktów i grałaby z samym Czubem, to pewnie inaczej by było to odbierane niż 6 punktów w meczach z rywalami, z którymi grała. Oczywiście z całym szacunkiem do tych drużyn, ale fakty są takie, że no 6 punktów w 5 meczach, no to jest w tym momencie 12 wynik w Ekstraklasie na tle całej stawki. To nawet nie jest ligowy średniak, tylko to jest, no jesteś tuż nad strefą spadkową, tak, na podstawie tych 5 spotkań i to pokazuje, że no to punktowanie, okej, statystyki gdzieś, XG, strzały i tak dalej, to wszystko jest ważne, no ale najważniejsze jest to, po pierwsze, co w sieci, a po drugie to, co się przekłada wtedy na punkty. No a tutaj te statystyki kluczowe się w Legii nie zgadzają absolutnie. To ten moment trudny dla Legii, czyli 6 punktów w 5 spotkaniach, to też jest moment, w którym kibice Legii coraz częściej mówią o zwolnieniu Kosty Rolnicza. Wczoraj też Włodar nagrywał swojego Football Insidera na ten temat i tam przekazał, że nie będzie na razie zwolnienia Rolnicza, że on ma po tym spotkaniu, które odbył takim w miarę tradycyjnym, normalnym, które ma miejsce po każdym spotkaniu ligowym, ma przygotować zespół do meczu z Piastem Gliwice. Natomiast mamy też takie zestawienie. Przy jakiej średniej punktów z 5 ostatnich meczów, no bo braliśmy pod uwagę to ostatnie spotkanie, one najczęściej prowadzą do zwolnienia. Ponownie braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie Ekstraklasę. Kontekst jest taki, że czasami też decydowały europejskie puchary, bo trenerzy Legii wraz z drużyną odpadali z europejskich pucharów, co prowadziło ich do zwolnienia. To jest średnia punktowa w Ekstraklasie z 5 ostatnich meczów trenerów, którzy w ostatnich latach pracowali w Legii i zakończyli tę pracę właśnie po tych 5 meczach. Aleksander Włókowicz, no tutaj taka gwiazdka, bo to był koniec kontraktu, to nie było zwolnienie. On miał 1,4, Marek Gołębieski 0,6, Czesław Michniewicz 0,6, Aleksander Włókowicz, ta pierwsza kadencja 1,2, Ricardo Sapinto 1,8, Klafuric 2,4. Tam były dwa sezony połączone, bo tak. Kolejkach. Zgadza się, tak. To też istotna sprawa. Romeo Jozak, on miał 1,2, Jacek Magiera 1,8 i Besnik Hasi 0,6, chociaż on awansował do fazy grupowej z kolei Ligi Mistrzów. Porównując to do Kosty Runiajicza, Kosta Runiajicz ma 1,2, czyli można powiedzieć, że taki wynik przeciętny na tle tych trenerów. No lepszy niż średniej. Czesław Michniewicz czy Marek Gołębieski, ale dużo gorszy niż na przykład Jacek Magiera, taki sam jak Romeo Jozak. Jak bezpieczna jest pozycja Kosty Runiejcza? On ma przygotować drużynę do meczu z Piastem Gliwice, co też wydaje się poniekąd racjonalne, bo potem jest przerwa na kadrę. No dobra, ale zakładając, że gra z Piastem Gliwice, który jest najgorszą drużyną wiosny, w 5 ostatnich meczach najmniej punktów. Czy to jest mecz o posadę dla Kosty Runiejcza?
Nie mam żadnej wiedzy naprawdę na ten temat. Tutaj nie chcę powiedzieć, że tak, to jest mecz o posadę albo dostał ultimatum. Nie, nie wiem, nie, nie pytałem nikogo. Ostatnio miałem też trochę innych zajęć prywatnych. Taki, wiesz, wydaje mi się, że Costa Runjajić... Czy powinien to być mecz o posadę? Czy powinien to być mecz Czy może sobie Legia pozwolić, że Legia na, przy Łazienkowskiej na własnym stadionie nie wygrywa kolejnego meczu, nie wygrywa z najsłabszą drużyną wiosny i trener dalej pracuje? Nie wiem, naprawdę nie wiem. W sensie, no, patrząc na to, wydaje mi się, że Costa Runjajić jest trenerem, który czasami potrafi zmienić zdanie. Okej, okay, w tej sytuacji jest uparty, stawia się na to, stawia na to 3-4-3, ale jak sobie przypominam, jesień poprzedniego sezonu, czyli jesień 2022, był taki moment, gdzie też się upierał przy tym 4-1-4-1, nie wiem czy pamiętacie, i później przeszedł na to 3-5-2 i nagle Legia zaczęła grać lepiej, zaczęła strzelać więcej goli, tam pod względem punktów wcześniej nie było źle, ale później no ta, powiedzmy, że średnia została gdzieś tam podtrzymana, ale przede wszystkim na Legię się przyjemniej patrzyło. Tak, i w tej sytuacji wydaje mi się, że Costa Runjajić jeszcze może znaleźć jakieś rozwiązanie na to, choć no, taki znak zapytania w mojej głowie odnośnie tego, czy on wyjdzie z tego kryzysu, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że to jest kryzys dość duży, no mi ten znak zapytania cały czas w głowie rośnie i to po każdym kolejnym tygodniu jest on coraz większy, bo ja mam takie wrażenie czasami, że od października to każdy mecz Legii wygląda bardzo, bardzo podobnie, tak? Czyli Legia okej, coś kreuje, jest nieskuteczna, popełnia prosty jeden, dwa błędy w defensywie, przeciwnik wykorzystuje i te błędy są na taką skalę dość dużą i to wszystko wygląda bardzo podobnie. Nie ma później reakcji, jest jakieś takie, nie wiem, czy znużenie, czy brak energii, no nic się nie zgadza. Tak jak chwaliliśmy Legię na początku sezonu za ten mental znakomity, tak, gdzie reagowała, gdzie goniła, gdzie była naprawdę taka naładowana pozytywną energią, tak teraz no nie wiem, ile kilka procent pewnie zostało z tego, a może o ile w ogóle kilka procent zostało z tego, co było na przełomie sierpnia czy września. No i tak też w mojej głowie od razu pojawia się wątpliwość, czy jeśli nie byłoby wygranej z Piastem Gliwice, ale jednak cały czas byłyby te szanse na europejskie puchary, na ile tutaj nie będzie roli odgrywało też taka chęć na siłę jednak powalczenia o kwalifikacje, no bo to się wiąże z określonymi zarobkami, tak? Czy Legia wtedy, jakie będzie podejście, czy trwamy w tym marazmie, który trwa już długo i w sumie jest coraz mniejsze z każdym tygodniem nadzieja na wyjście z kryzysu i jednak ufamy Costie Runjajiciowi, czy jednak robimy przewrót w przerwie na kadrę i walczymy za wszelką cenę jeszcze, żeby się chociaż do tych pucharów zachować. To w sumie miało różne konsekwencje dla Legii, bo często te takie zmiany trenerów krótkoterminowo wypalały, długoterminowo nic zupełnie właśnie, przenosiły. To i teraz pytanie, jak to zważyć, tak? No bo z kolei brak europejskich pucharów w przyszłym sezonie to też jest dramat dla Legii. Tak, to jest dramat i sportowy, i finansowy też, bo tu nie ma się co oszukiwać. Sytuacja, no, walka o europejskie puchary, ja uważam, że cały czas jest absolutnie realna, bo te różnice są minimalne, tym bardziej, że teraz grasz z bezpośrednimi rywalami, choć te mecze z rundy jesiennej i choćby teraz ten rewanżowy z Pogonią, no statystyki, akurat w tej sytuacji statystyki nie są po stronie Legii. To, możemy pokazać terminarz tylko. To jest taka sytuacja, gdzie Legii będzie miała naprawdę schody i to bardzo, bardzo strome. Pamiętam, że jeszcze tydzień temu po tym remisie z Pogonią Szczecin bardzo dużo było głosów, żeby Costa Runjajić popracował do końca sezonu i dopiero go ostatecznie rozliczyć. A po porażce z Widzewem Łódź jednak, no już nawet ci, co tak mówili, też przechodzą na tą stronę, że chyba jednak coś się wypaliło. Ja jednak jeszcze dałbym chwilę, dosłownie chwilę na to, żeby tutaj Costa Runjajić, no, spróbował jeszcze z tego wyjść, tak? Jazd u siebie, Górnik wyjazd, Jagiellonia u siebie, Raków wyjazd, Śląsk u siebie. Najbliższe 5 meczów Legii Warszawa, później jeszcze wyjazd Stale, u siebie Radomiak, Lech wyjazd, Warta wyjazd i Zagłębia na koniec u siebie. No to te 5 meczów najbliższych. W sumie Piast wydaje się najprostszym rywalem, tak w teorii. Tak? Znaczy, proste to już miały być też, wiesz. Okej, ale jak porównujesz to do tego, co będzie ruch, później, Roma. Wyjazd do Białegostoku, czy kilka innych meczów, które też pokazywaliśmy, wyjazd do Zabrze na Górnik, który gra dobrze, to będzie jeszcze trudniej. Dawid, wywołam ciebie jeszcze o derbach Poznania. Wiele razy sobie o nich rozmawialiśmy i na antenie, i tak prywatnie. I w sumie generalnie jest takie podejście, że te derby Poznania to są takie mecze, w których co by się nie działo, Lech i tak wygra. Natomiast czy ty podchodzisz do tego najbliższego meczu podobnie? Czyli
Okej, Lech jest w trudniejszym momencie, ale z kim jak nie z Wartą Poznań? Czy jednak to mogą być trochę inne derby Poznania? Abstrahując od tego, że będą o 20:30 w piątek, czyli takiej porze nietypowej jak na te spotkania, bo z reguły były w niedzielę po południu. No, zacznę od, jeszcze chciałem się do Kostrunięcia odnieść, ale bardzo. Zacznę od tego, co powiedziałeś, bo no nie, ta godzina to jest dramat, bo derby Poznania, jak już nie prowadzimy dyskusji, dlaczego Lech gra dwa mecze u siebie i chyba możemy to dzisiaj sobie podarować, no to ja nie wiem, dlaczego jest ten ustawiony ten terminarz. Już pomijam fakt, że Warta gra tak. Grała wczoraj, czyli w poniedziałek, gra w piątek, a następny mecz, wiecie kiedy gra? 2 kwietnia we wtorek. To sobie można policzyć, ile jest dni od 15 marca do 2 kwietnia. Dlaczego Warta gra taką przerwę? Dlaczego Warta gra w poniedziałek ostatni mecz i gra w piątek? Ja wiem, że kanał pusto ustawił, ale totalnie tego nie rozumiem. Czy to jest mecz? Jeśli my mówimy o tym, że budujemy frekwencję na trybunach, to jestem przekonany, że frekwencja na derbach Poznania byłaby lepsza, kiedy ten mecz byłby nawet w sobotę o 15, nawet w niedzielę o jakiejkolwiek godzinie, więc to mi się bardzo nie podoba na wstępie. Bliższy jestem tej tezy, którą ty powiedziałeś, bo jednak jak ja patrzę na Wartę Poznań przy bułgarskiej, to tam, nie wiem, połowa zawodników o 20% ma mniej nagle do zaoferowania, jeśli chodzi o Wartę Poznań. Na pewno będzie to Warta, która zaprezentuje styl, który znamy. Na pewno Dawid Szulczek coś zaprezentuje, czego się nie spodziewamy, bo to też zazwyczaj się działo. No i tutaj też kwestia, co zaprezentuje Lech Poznań, co wymyśli Mariusz Rumak. Wiem, że, znaczy wiem, tak słyszałem, że Mariusz Rumak miał być w Grodzisku Wielkopolskim, no jakby żadna nowość, ale obserwować też, jak to wyglądało, tylko że ten mecz na pewno będzie wyglądał nieco inaczej. Co wymyśli Mariusz Rumak, kogo wymyśli Mariusz Rumak, bo wróci do składu na pewno Filip Marciński, a przynajmniej do dyspozycji. Wydaje mi się, że też na pewno zluzuje takich zawodników jak Kwekwe czy Hotić w tym momencie, więc spodziewam się po prostu dominacji Lecha i pewnie raczej wygranej. No wydaje mi się, że każdy na to liczy w kontekście Lecha Poznań, no bo jednak kurczę, no historia jest taka, że aż no dziwne by było, jakby Lech nie wygrał tego meczu. No kiedyś to się musi niby przerwać, ale tutaj też trzeba wziąć pod uwagę serię ostatnio Lecha przy bułgarskiej, bo my mówimy, że Legia też przecież u siebie, no to był przecież jeszcze niedawno hegemon, jeśli chodzi o te spotkania u siebie, a jest tylko wygrana z Krakowią 2-0 i reszta meczów to jest źle albo bardzo źle. A mówimy o Lechu Poznań, który od 5 ostatnich meczów na bułgarskiej, biorąc pod uwagę dwa fronty, wygrał tylko jedno spotkanie z Zagłębiem Lubin, tylko w 2 meczach strzelał gole, bo to jest spotkanie z Widzewem Łódź i Zagłębiem Lubin i zanotował 2 porażki, zremisował ze Śląskiem Wrocław, kolejny raz nie potrafił wygrać, więc ta twierdza bułgarska też osłabła, patrząc tak już holistycznie, no to ona już się chwiała już jakiś czas, bo John Vandenbro miał moim zdaniem o tyle szczęście, że miał fajny terminarz, miał Puszczę, Stal, UKS, no Wartę też, ale te wszystkie słabsze drużyny miał u siebie, więc też jestem ciekaw, jak Lech będzie wyglądał. Możemy kiedy będzie pokazać do twoich słów, tylko terminarz Lecha, bo też dobrze. Do Puszczy, kiedy pojedzie na stadion Krakowi zagrać Puszczą, kiedy pojedzie do UKS-u, gdzie na UKS-ie przecież też Legia nie wygrała, Pogoń nie wygrała, no więc też takie historie już znamy. Ja w ogóle uważam, że ten terminarz dla Lecha jest dobry, albo nawet bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że są 4 punkty straty, że jednak Lech w tej defensywie nie wygląda, że oczywiście katastrofa w ofensywie, ale jednak masz Legię i Pogoń u siebie, czyli zostały ci 2 mecze z rywalami. No ten terminarz wygląda optymistycznie, tylko no nie możesz cały czas liczyć na to, że rywale będą gubić punkty, bo już w tej kolejce powinno to wyglądać zupełnie inaczej. I tylko to, co zrobił Legia, to, co zrobiła Legia, to, co zrobił Raków, no to tego Lecha cały czas trzyma przy życiu i te 4 punkty naprawdę są do odrobienia, biorąc pod uwagę to, co się działo przed początkiem sezonu. Tylko wiadomo, no jak ktoś patrzy teraz na boisko, no to powie, co ten Dobrasz gada i w sumie też będę mógł się z tym zgodzić. Chciałbym się jeszcze odnieść do Kosty Runiejcza, bo moim zdaniem przede wszystkim broni go kontrakt do 2026 roku, bo jednak kiedy dzisiaj, wiadomo, że Kosta Runiejcz sam nie odejdzie, kiedy ktoś nawet przed meczu z Piastem Gliwice, a to jest taki moment, przerwa na kadrę, kiedy nasi prezesi lubią czy chcą zmieniać czasami trenerów, no to na pewno trzeba by tam zapłacić jakąś kwotę, bo zakładam, że kiedy podpisywano kontrakt z Kostą Runiejczą, to był szczyt Kosty w Polsce, chyba tak można powiedzieć, zdobywał puchary i wyglądało to naprawdę optymistycznie, przecież była mowa o tym, że on jest zainteresowany chyba Schalke, tak, jego osobą, więc zakładam, że ten kontrakt nie jest tak skonstruowany, że Legia zapłaci 3-4 albo nawet 6 pensji, dziękujemy Kosta, fajnie było, a poza tym też jak się zmienia trenera, to trzeba mieć na Ja uważam, że Johna Vandenbroma trzeba było zmienić, nawet zrobiono to za późno. Tu możemy dyskutować, kogo wybrano, bo też jeszcze się odnosząc do tego, co się dzieje w Lechu Poznań, to też Mariusz Rumak wydaje mi się, że traci czasami ciśnienie, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że nie pamiętam trenera, który startował z tak negatywnym elektoratem w Lechu Poznań i tu się nie ma nikt prawa obrażać, bo tak było. Jeśli Piotr Rutkowski podjął ryzyko i podkreślił to raz kolejny, bo to jest ryzyko. Oczywiście ktoś powie, że przyoszczędzono, a były pieniądze, żeby wziąć
grube nazwisko jakieś i zakładam, że teraz te nazwiska są sądowane, bo pewnie... Czy Lech już szuka właśnie trenera? To było pytanie jednego z naszych oglądających też na Twitterze. Moim zdaniem... Zapytać redaktora Dobrasza, czy władze Lecha szukają już nowego trenera? Moim zdaniem Lech cały czas szuka trenera i ja wiem, że ta nazwa scouting trenerów to jest źle ujęte, bo to każdy myśli, że faktycznie znaczy są jakieś listy, ale to jest na takiej zasadzie, że Piotr Rutkowski ma kilku trenerów, którym pewnie się przygląda i jak będą oni dostępni, to ich weźmie. I Tomasz Rząsa oczywiście też, bo to jest jego robota, kwestia zaufania do tych, do Piotra Rząskiego, Tomasza Rząsy, która bardzo faluje, a wręcz częściej jest na dole niż do góry. Więc tak, Lech na pewno szuka trenera, patrzy na nazwiska. Wszystko jest możliwe. No okej, ten temat Macieja Skorzy słabnie, tylko też bym chciał się odnieść. No, jeśli my mówimy o Lechu Poznań, który jest uzależniony od jednego człowieka, że jak przyjdzie, to będzie fajnie, no to coś tu jest naprawdę nie tak. To jest dobra puenta chyba. I ostatni temat, jaki mamy na dziś, to jest, Paweł, w twoim kierunku spojrzę, Josue i to, co z jego przyszłością. Wczoraj Włodar też w Football Insiderze zarzucił taki temat, podał informację, że jest dalej niż bliżej w przypadku Josue, jeśli chodzi o nową umowę i że jest prawdopodobne, że on tej umowy nie przedłuży. Tak, żeby porównać sobie Josue z tego sezonu i z poprzedniego, to przygotowaliśmy taką grafikę, możemy pokazać też, jak to wygląda liczbowo, co on daje na poziomie ekstraklasy, bo łatwiej porównać ekstraklasę do ekstraklasy. Nie było w zeszłym sezonie europejskich pucharów. Te statystyki bardzo podobne, momentami nawet lepsze w tym sezonie. Jeśli chodzi o gole, to podobna liczba, asysty mniej, natomiast już na przykład współczynnik asyst oczekiwanych na bardzo podobnym poziomie, co pokazuje też, że koledzy po prostu marnują czasami właśnie sytuacje, które Josue kreuje. Podań więcej zalicza w tym sezonie, dryblingów podobna liczba, nieco mniejsza, podanie w pole karne wyraźnie więcej, podanie kluczowe bardzo podobne, no ciut lepsze w tym sezonie, przechwyty też ciut lepsze w tym sezonie, czyli tak, generalnie jest mocno podobnie, trudno chyba z tych liczb powiedzieć, że Josue gra gorszy sezon indywidualnie, przynajmniej na podstawie tych liczb. Co będzie twoim zdaniem decydowało też, czy Josue zostanie na kolejny sezon jednak, co w tym momencie wydaje się mniej prawdopodobne, a co ewentualnie mogłoby jeszcze zmienić podejście Legii, czy też samego zawodnika? To znaczy na podstawie tych liczb, no możemy powiedzieć, że Josue kreuje tyle, co kreował, tylko koledzy po prostu tych podań nie wykorzystują. No, wydaje mi się, że na podstawie obecnej dyspozycji w ogóle całego zespołu. Też trudno powiedzieć, żeby Josue jakoś błyszczał na tle pozostałych na podstawie tego meczu z Widzewem Łódź, bo to też nie był przecież dobry, to nawet przeciętny występ Portugalczyka. Raczej zagrał słabo, tak jak i cały zespół. Co się musi zmienić? To jest dobre pytanie, bo nie wiem, co się musi zmienić. No bo jeżeli ci zawodnik kreuje, tak, masz zawodnika, który ma olbrzymi wpływ na to, jak twój zespół gra i tak dalej, tylko to co musi się stać, żeby te podania Josue koledzy wykorzystywali, bo to też nie jest tak, że oni, nie wiem, po złości tego robią, żeby on nie miał, bo kiedy opieramy się na suchych liczbach, czyli gole, asysty, czyli wchodzimy, nie wiem, na stronę statystyczną, na przykład na Transfermarkt, no to widzisz, razi po oczach to, że Josue dopiero całkiem niedawno zaliczył pierwszą asystę w PKO Bank Polski Ekstraklasie w tym sezonie, ale kiedy już wejdziemy głębiej w to, czy Josue kreuje grę, czy tworzy sytuację, tak jak ty to zrobiłeś, kiedy mi wysłałeś te statystyki, to ja naprawdę je przejrzałem bardzo dokładnie i to dwukrotnie, bo aż no nie dowierzałem, tak? No expected assist masz w tym sezonie większy niż w poprzednim, a jeżeli chodzi o asysty, no różnica jest kolosalna na korzyść gole, poprzedniego w dużej mierze też skarny sezonu. Tak, to jest inna sprawa, ale tak, Josue Legii bardzo pomógł w europejskich pucharach. No mi sobie trudno wyobrazić Legię bez Josue, tym bardziej, że no okej, nawet jeżeli ta współpraca nie będzie kontynuowana, to tak naprawdę dzisiaj nie masz pewności, kto za niego, bo możesz ściągnąć Kozaka. Kozakiem okazał się dzisiaj, powiem, że Christopher Welde, transfer do Lecha Poznań, okazał się znakomity, tylko na tego Kozaka też trzeba było poczekać kilka miesięcy, zanim on dojdzie do formy i tak dalej. Ja nie wiem, czy dzisiaj Legię stać na podjęcie takiego ryzyka, że Josue
odejdzie i ty masz gotowego piłkarza, który wejdzie w buty po Josue 1-1. Gdyby był Ernest Mucci, być może na nim spoczęłaby większa odpowiedzialność, być może no miałbyś tego piłkarza, który może postawić jeszcze kolejny krok w twoim zespole. I tutaj ja mam właśnie dość duże wątpliwości, czy Legia może sobie pozwolić na coś takiego, żeby puścić Mogłaby sobie pozwolić na przykład bez europejskich pucharów finansowo na kolejną umowę dla Josue? Wydaje mi się, że po takich transferach, jakie były w tym sezonie, po tym jak te pieniądze wszystkie już spłyną, to wydaje mi się, że być może tak. No pytanie też jakie, nie mam pojęcia jaka została oferta przedstawiona Josue, jakie on ma oczekiwania i tak dalej, no ale skoro jest dalej niż bliżej, tak jak Włodar wczoraj informował, to domyślam się, że te rozbieżności są dość spore, no ale to też nie jest wykluczone, że nie wiem, te rozbieżności zostaną gdzieś tam zakopane, tak, za miesiąc czy za dwa, bo pamiętajmy jak rok temu te negocjacje z Josue wyglądały, tak naprawdę chyba dzień przed meczem ostatnim ze Śląskiem Wrocław, czy dwa dni przed meczem, no obie strony doszły do porozumienia i podpisały nowy kontrakt. Pytanie, na jakim etapie są teraz? Teraz wydaje się, że jednak jest dalej niż bliżej, chociaż tak sobie próbuję wrócić pamięcią do poprzedniego roku, tam chyba cały czas się tak wahało to 50-50, nie było takich informacji, że jest o to trudno. Czy pan Dawid w sprawie Josue chciałby coś jeszcze dodać? To jest szerokie pytanie, bo wydaje mi się, że na to jest jeszcze czas i też to, co się będzie działo w kolejnych tygodniach, odpowie na pytanie, o co będzie grała Legia w kolejnym sezonie, bo jeśli Legia nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów, to moim zdaniem przy Łazienkowskiej będzie trzęsienie ziemi. W Lechu Poznań też odejdzie wielu piłkarzy, moim zdaniem latem. Ostatnio te nazwiska wymieniliśmy, możemy dołożyć jeszcze nawet kilka. No bo jeśli Kostar nie idzie z orędownikiem tego, żeby Josue został, on cały czas jakby mam wrażenie wokół niego chce budować. No ale jeśli nie będzie ani Runiejcza, to też możliwe, że Legia się po prostu pożegna z Josue i będzie chciała zrobić to w inny sposób. Więc tutaj ja jestem ciekaw, co przyniosą kolejne tygodnie, bo ja pamiętam, że temat kontraktu Josue, on się wyjaśnił chyba na początku maja po Pucharze Polski, jeśli dobrze kojarzę, więc tutaj naprawdę jeszcze się może dużo wydarzyć. Ja patrząc na naszą tabelę, no nie jest powiedziane, że no nie wiem, no Legia naprawdę wygra teraz dwa mecze, chociaż mało to jest prawdopodobne i to też się gdzieś tam odmieni, a Josue coś da i on będzie miał inną kartę przetargową. Na dzisiaj uważam, że karta przetargowa Josue jest dość słaba. Wiemy, co się mówi, powiedzmy, ja nie mam pewnej wiedzy w kuluarach, czy Josue jest lubiany, czy nie lubiany, jak to wygląda z tej perspektywy. Być może Legia potrzebuje już trochę innego spojrzenia. Moim zdaniem ta drużyna jest jednak zbyt uzależniona od jednego piłkarza, a wydaje mi się, że nie powinno tak być w czołowych ekipach, bo jak myślę o drużynie uzależnionej od jakiegoś piłkarza, to od razu rzuca mi się Śląsk Wrocław Ekspozyty, od razu rzuca mi się Pogoń Szczecin, Kamień Grosicki, no ale powiedzmy tam te kadry są trochę inaczej zmontowane, raczej właśnie pod jednego gwiazdora, a wydaje się, że kadra Lecha i Legii powinna funkcjonować, nawet gdy tych gwiazdorów nie ma, chociaż teraz też widzimy, jak to wygląda w przypadku kapitana Mikaela Iszaka. Dawid Dobrasz, prosto z Jordanii, nieobecny w studiu, w programie. Ty się cieszę, ja tutaj nie zauważyłem jednego komentarza na początku programu, że jak będzie 1000 łapek w górę, to się będziesz kąpał w morzu, ale teraz już na tę akcję za późno, a za tydzień już niestety jesteś tutaj u nas, więc nie przeprowadzimy, ale po raz pierwszy nieobecny w studiu Poznań kontra Warszawa, Marcin Dymil taką informację nam podesłał. Od meczu Bodo Lech, kiedy byłeś na północy, wtedy trochę inny klimat mam wrażenie niż teraz, tam nieco zimniej było. Więc odpoczywaj, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję Dawidzie, że się dzisiaj z nami połączyłeś. Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna, dziękuję. Też bardzo dziękuję. I dajcie znać, co wy sądzicie o szansach Lecha Poznań, Legii Warszawa. Jak wyjść z kryzysu i przy Łazienkowskiej, i przy Bułgarskiej. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a także subskrypcję na naszym kanale. Pozdrawiamy i do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia.